Te teksty z Franciszka są bardzo mocne. Mając je w pamięci, spróbujmy zrobić jakiś porządek z tą refleksją. Więc niewątpliwie jest tak, i taka definicja, rodzaj definicji duchowości pada w Ewangelii Gaudium. Papież mówi, duchowość to jest życie przemienione obecnością Bożą. Życie przemienione obecnością Bożą. To jest swego rodzaju definicja tego, co my nazywamy duchowością. Życie przemienione obecnością Bożą. Czyli myślę, że zamiast mówić o duchowości, pamiętając o tej dwuznaczności tego słowa dzisiaj, lepiej jest mówić o życiu w Duchu Świętym. Znaczy, co Duch Święty w człowieku sprawia, w człowieku wierzącym. Dlatego zaczęliśmy to nasze rozważanie od pierwszych wersetów 12 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, który mówi o sprawach duchowych. Nie chciałbym, żebyście byli nieświadomi co do spraw duchowych, mówi święty Paweł. I mówiąc o sprawach duchowych, mówi natychmiast o działaniu Ducha Świętego w życiu każdego z wierzących. Duchowy jest ten, który otwiera się na działanie Ducha. Więc jaka jest ta duchowość, którą w nas kształtuje Duch Święty? Cztery cechy chciałbym podać. Po pierwsze jest chrystocentryczna, zamiast egocentryczna. Tak? Właśnie nie ja, dla mnie, moje potrzeby, moje zainteresowania. Ego. Nie. To jest najważniejsza zmiana, jakiej dokonuje w nas Duch Święty. W czasie ostatniej pięćdziesiątnicy, na pewno to wiecie, w Rzymie określono tę zmianę przewrotem kopernikańskim. Przewrót kopernikański. Nie? Czyli próba odkrycia, co wokół czego się kręci. I ten przewrót kopernikański, to mówił ojciec Cantalamessa, jest bardzo potrzebny ludziom religijnym. Dlaczego? Bo my także w swoim życiu religijnym możemy mieć pokusę kręcenia się ciągle wokół siebie, ustawienia siebie w centrum i niech wszystko się kręci wokół mnie, łącznie z Panem Jezusem. Natomiast przewrót kopernikański polega na tym, że w centrum staje Chrystus, a ja zaczynam kręcić się wokół Niego. Więc w tym sensie to, co sprawia w nas Duch Święty, to jest chrystocentryczność. To jest chrystocentryczność. I od tego zaczyna Paweł w tym 12 rozdziale listu do Koryntian, pierwszego listu. Mówi, chodziliście dawniej, gdyście byli poganami, za niemymi bożkami. I to jest fajne, bo jak bożek jest niemy, to cię nie może do niczego poruszyć. Bo nic nie mówi. Ale porzuciliście nieme bożki i poddaliście się Duchowi Świętemu. I Duch Święty mówi. I sprawia, że ty mówisz w Duchu Świętym. Co mówisz? Jezus jest Panem. To mówisz w Duchu Świętym. Jezus jest Panem. Czyli duchowość, jaką w nas sprawia Duch Święty, jest chrystocentryczna. Nie ja, Jezus Chrystus. Słuchajcie, taki jest tekst śliczny. To jest tak piękny tekst. Franciszek mówi tak. To nie jest to samo. Poznać Jezusa lub nie znać Go. To nie jest to samo. Podążać z Nim lub kroczyć po omacku. To nie jest to samo. Móc Go słuchać, a nie ignorować Jego słowo. To nie jest to samo,
raczej móc Go kontemplować, adorować, móc spocząć w Nim, niż nie móc tego czynić. To nie jest to samo. Nie, życie nie jest takie samo, kiedy wreszcie Go znasz i kiedy to jest Twoje doświadczenie. I to jest doświadczenie w Duchu Świętym, który w Tobie z prawdą całą, z prawdą Twojej osoby mówi: Jezus jest Panem. Wszystko jest inaczej. To nie jest to samo. Nie? I wtedy rzeczywiście dokonał się przewrót kopernikański, bo spotkanie Jezusa Cię uruchamia. To jest to, co Franciszek napisał w swojej pierwszej encyklice, że bałwochwalstwo dlatego jest atrakcyjne, bo ono nie grozi, jak idziesz za bożkami, to ci nie grozi niebezpieczeństwo powołania. Nie? Bożki cię nie uruchamiają, ale jeśli się otwierasz na działanie Ducha Świętego, to on cię uruchamia. Nie? Zaczynasz, jesteś puszczony w ruch. Wokół tego centrum, którym jest Jezus Chrystus. Duchowość chrystocentryczna. Dalej, drugi moment ważny, to jest duchowość eklezjalna. Właśnie duchowość i Kościół. W jednym duchu jesteśmy ochrzczeni w jedno ciało. Nie szukamy Chrystusa bezcielesnego. W jednym duchu, w jedno ciało. Dary ducha są darami, jak słyszeliśmy, dla wspólnego dobra, dla wspólnego pożytku. Dlatego jak czytamy cały ten 12 rozdział, a potem jeszcze 13 i 14, to widać, że dyscypliną korzystania z darów duchowych jest dyscyplina miłości. To decyduje, kiedy korzystasz, jak korzystasz. Dyscyplina miłości, to znaczy właśnie miłości podpowie, co jest pożyteczne dla wspólnoty, co jest pożyteczne dla innych, co jest pożyteczne dla wspólnego dobra. Miłość ci to podpowie. Dary, które mamy, są dla. Bardzo mnie to kiedyś uderzyło, jak czytałem sobie grecki tekst tego 12 rozdziału. I to, co zwykle w tłumaczeniach jest tak, jednemu jest dany dar mądrości i słowa. Tam naprawdę Paweł napisał, jednemu jest dany dar słowa mądrości. Czujecie różnicę? No może jesteś mądry, ale Duch Święty cię wyposaża w słowo, byś mógł tę mądrość przekazać, bo ona wtedy jest dla wspólnego dobra. I On ci wkłada to słowo w usta, żebyś mówił. Żebyś mówił, żeby ta mądrość, która jest w tobie, była dla innych, bo ona jest dla wspólnego dobra. To Duch sprawia. Duch jest wspólnototwórczy, Duch jest eklezjalny. Tak samo potem następny dar, który zwykle tłumaczymy, drugiemu jest dana umiejętność poznania, a tam jest słowo wiedzy. Słowo poznania, tak? Wiesz, dowiedziałeś się, nastudiowałeś się, nie? Ho, ho, ho. 6 lat plus 2 powtórki to 8, nie? Ale masz słowo, żeby tę wiedzę przekazać? Dzisiaj był taki tekst w Juczni z racji na świętego Hieronima, że rzetelnie poznaje mądrość i bez zazdrości przekazuje. To jest przecudne. Nie? Ilu ludzi, którzy zaczynają poznawać, studiować, strzegą tej swojej wiedzy właśnie zazdrośnie. Nie? W każdym archiwum, w każdej bibliotece napisane, to jest mój temat, żebyś mi tam nie wszedł. Tylko... Nie? Obsikane moje własne. Nie? Nie dotykaj, żebyś bez zazdrości przekazuje. Jak to się dzieje? Bo Duch w tobie działa, nie? Bo Duch, ten Duch, który jest w tobie też darem wiedzy, darem mądrości, przychodzi także dla ciebie darem słowa, żebyś
żebyś nie trzymał tej swojej wiedzy w sobie, bo ona jest dla wspólnoty, dla wspólnego dobra. To jest niesłychanie ważne. Duch Święty to jest osobowa miłość w tajemnicy Trójcy. I dlatego Franciszek mówi, szukasz uzdrowienia. Dzisiaj jedno z najważniejszych słów w Kościele. Wszyscy używają tego słowa. Uzdrowienie dla uzdrowienia z uzdrowieniem. O ty moje uzdrowienie. Nie? Szukasz uzdrowienia, a pokaż relacje, w których jesteś. Uciek od wszystkich relacji, zamknął się w duchowości. Nie uzdrawia.